Siemanko. Dzisiaj postanowiłem sobie poćwiczyć pewne drille na pistoleciku treningowym i pokazać wam, że na tym też można fajnie sobie poćwiczyć. Tutaj sobie strzelałem. O, coś takiego. Strzelałem z kulek gumowych. Także widzicie, ok, przez materiał nie przechodzą, ale zobaczcie, jak porządnie trafi, to przez dwie kartonowe grubości, dwie grubości kartonu przechodzi. Także tutaj mam odzysk kulek, także mogę sobie ćwiczyć drill ile chcę i jak długo chcę. Troszeczkę inaczej, ale o tym zaraz będę mówił. No i jaki ja sobie drill przećwiczę? No taki, że broń trzymam sobie w kaburze. Jeden magazynek mam w ładownicy, drugi magazynek jest podpięty. Na sygnał, na ręce spokojnie, na sygnał wyjęcie pistoletu, przeładowanie, oddanie jednego strzału do celu. Wypięcie magazynka, podpięcie drugiego i oddanie dwóch strzałów. I zrobię to w dwóch konfiguracjach. Pierwsza konfiguracja będzie taka, że wyjęcie, przeładowanie, oddanie strzału, wypięcie magazynka, wyrzut rąk do przodu i oddanie dwóch strzałów, bam bam. Druga konfiguracja będzie taka, że dalej początek ten sam, wyjęcie, przeładowanie, oddanie jednego strzału, wyjęcie, wymiana magazynka, podpięcie drugiego i oddanie z dwóch strzałów z tego dystansu, czyli z tej postawy pistoletowej. Czyli bam bam, nie wyrzucam bam bam, tylko stąd bam bam. Specjalnie materac położyłem tu na dół, żeby magazynek się nie rozpiździł, bo magazynek około 200 zł kosztuje. Także no, tu i tu musimy dbać o sprzęt. Jedziemy dalej. Czyli ręce prostujemy. Hop. Dalej prostujemy ręce. Zobaczymy, czy nam jeszcze starczy amunicji. Op. O, i zobaczcie, koniec amunicji, zamek zostaje w tylnym położeniu. Dobra, słuchajcie, teraz druga runda, zmieniłem na świeży kartonik, żeby był widać przez szczeliny. Co ważne jest, co żebyście pamiętali o tych pistoletach, że niby nam mówią, że one są do samoobrony można je użyć. Tak, można je użyć, tylko musicie pamiętać, żeby użyć je do samoobrony, to przede wszystkim trzeba wiedzieć, jak je użyć. A jedynym rozsądnym użyciem w samoobronie tego pistoletu, kiedy go załadujemy kulkami gumowymi, czy gumowo-stalowymi, czy kulkami pieprzowymi, jest strzał w twarz. A dobrze wiecie, że w sytuacji dynamicznej, gdzie sytuacja dynamiczna się rozwija, jest to bardzo ciężkie. Akurat trafić idealnie w twarz, żeby gościowi zrobić kuku. Dlaczego? Dlatego, że trafiając w oko, trafiając w zęby, po prostu to się wybija i tyle. Jest cholerny ból. To już nie jedna osoba przeszła. Nie na naszych treningach, bo używamy masek. I tak samo z gazem. Jedyną gwarancją jest trafienie tym gazem w twarz. Wtedy raz, że ma ból, a dwa, że działa gaz. Inaczej, jak trafimy tu gdzieś w jakieś te miejsca, to po prostu... No, w moim przypadku ja się śmieję z tego, bo to jest ukończenie, tak jak my mówimy, że to jest ukończenie komara. Z karabinka, kulka paintballowa to ukończenie chrabąszcza. Także, co do samoobrony, delikatnie jest. Jedziemy. Nie wyciągam teraz rąk do przodu. Magazynek jest, to jest. Hop!
Staram się nie wyciągać cich rąk do przodu, bo nieraz odruch może być i polecam, ale staram się nie wyciągać. Zobaczcie, ja tutaj nie wydaję jeszcze żadnych komend. Tu w to wszystko powinny być wplecione jeszcze komendy, jeśli chodzi o śledztwo obronne. Ta sytuacja, która tutaj jest rozgrywana, ona ma tylko rację zadziania w momencie nagłego, niespodziewanego ataku. Gościu na nas biegnie i nie mamy czasu po prostu, żeby się z nim pieprzyć. Op! Takie rzeczy też się zdarzają, sami widzicie. Nieraz system zostanie zakłócony i trzeba dalej działać. Op! Najgorsze by było w momencie, jak magazynek mi nie zleciał, zatrzymanie się i rozłożenie rąk, kurde, magazynek mi nie wyleciał. Nie, działamy dalej. Op! Jedziemy dalej, do końca. Op! No i zobaczcie, koniec amunicji. Kontrola broni i co? I by trzeba było wymienić. No i tak to wygląda, słuchajcie. Także nie tylko strzelnicą prochową człowiek żyje. Świeże powietrze, elegancko, rzeźko, jak to w mordowni, fajne zapachy. I co? Można sobie poćwiczyć? Można sobie poćwiczyć. Także wykorzystujcie wszelkie możliwe środki inne do tego, żeby te swoje dryle cały czas ćwiczyć, cały czas polepszać. Bo można. Jak się odpowiednio zastosuje, to można. Trzymajcie się. Heja. Nie dajcie się zaskoczyć.